Proszę Państwa, za moment będziemy świadkami meczu o Mistrzostwo IV Ligi Grupy Łódzkiej sezonu 2018-2019 pomiędzy Ceramiką Opoczno a Sandu Skórko. I króciutko o pierwszej 11. Goście z numerem 33 w bramce Mateusz Błażejczyk, z numerem 16 Erik Pani, z numerem 2 Igor Sobczak, z numerem 5 Bartosz Kaczor, z numerem 4 Maciej Kowalczyk, z numerem 11 Kamil Wielgus, z numerem 6 Michał Cichacki, z numerem 21 Adrian Kralkowski, z numerem 17 Patryk Miarka, z numerem 22 Kamil Bartos i z numerem 10 Łukasz Dyner. Pierwsza 11 drużyny gospodarzy. Z numerem 1 w bramce Piotr Warda, z numerem 2 Ernest Warczyk, z numerem 6 Damian Prusek, z numerem 8 Maciej Witczak, z numerem 11 Jakub Dąbrowski, z numerem 17 Mateusz Matysiak, z numerem 18 Albert Kalinowski, z numerem 20 Adam Raszewski, z numerem 44 Bartłomiej Wiktorowicz, z numerem 17 Paweł Kowalczyk, z numerem 95 Krzysztof Łukasik. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie poprowadzi czwórka sędziowska w składzie. Jako sędzia główny pan Patryk Gryckiewicz, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Sędzia asystent numer 1 pan Mateusz Pieszkę, Pomorski Związek Piłki Nożnej. Sędzia asystent numer 2 pan Wojciech Pawlak, Łódzki Związek Piłki Nożnej. Sędzia techniczny pan Patryk Sowiński, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. I w tym momencie sędzia główny zawodów pan Patryk Gryckiewicz rozpoczął spotkanie pomiędzy Ceramiką Opoczno a KS Sandus Kutno. Thank you.
Ale to nie było. Ani dina! Thank you.
13. minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany zawodnik KS Sangus Kutno z numerem drugim Igor Sobczak. Oh!
koło niego. W 25 minucie żółtą kartką został ukarany zawodnik Ceramiki Opoczno z numerem 6 Damian Prusek. Thank you.
31 minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Ceramiki Opoczno z numerem 77 Paweł Kowalczyk. Thank you.
Dobra, piła!
zajęcia główne zawodów pan Patryk Gryckiewicz doliczył do regulaminowego czasu pierwszej połowy 1 minutę. I w tym momencie zakończyła się pierwsza połowa spotkania o Mistrzostwo Czwartej Ligi Grupy Łódzkiej. Pomiędzy KS Santus Kutno a Ceramiką Opoczno. Drużyna gospodarzy bez zmian, natomiast w drużynie gości nastąpiła zmiana. Boisko puścił z numerem 2 Igor Sobczak, w jego miejsce z numerem 7 Roman Felizok. Wygraliście w Skierniewicach? Dawaj,
46. minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany zawodnik KS Sandgórz Kutno z numerem 22 Kamil Bartos. Minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany zawodnik KS Sandgórz Kutno z numerem 6 Michał Cichacki. Thank you.
Yeah.
61. minuta spotkania. Żółtą kartką został ukarany zawodnik Ceramiki Opoczno z numerem 11 Jakub Dąbrowski.
65. minuta spotkania w drużynie gospodarzy. Następuje zmiana. Boisko opuszcza z numerem 77 Paweł Kowalczyk. Dziękujemy za grę. W jego miejsce z numerem 7 Krzysztof Markiewicz.
68 minucie spotkania, w drużynie Ceramiki Opoczno nastąpiła zmiana. Boisko opuścił z numerem drugim Ernest Warcik, w jego miejsce z numerem 9 Łukasz Grzybek. Yeah.
kombinuje. Ceramiki Opoczno w 76 minucie nastąpiła podwójna zmiana. Boisko puścili z numerem 6 Damian Prusek i z numerem 44 Bartłomiej Wiktorowicz. W ich miejsce z numerem 10 Mateusz Jarząbek i z numerem 14 Dawid Steinberg. Krzysztof
Katawka, wykorzystaj! Gorgo.
też wygrać. Niech nie kozacie. Zobaczymy, może. Minuta spotkania w drużynie Ceramiki Opocznie następuje zmiana. Boisko opuszcza z numerem 8 Maciej Witczak, w jego miejsce z numerem 29 Patryk Wijak. Minuta spotkania w drużynie KS Santibus Kutno następuje zmiana. Boisko opuszcza z numerem 22 Kamil Bartos, w jego miejsce z numerem 19 Gracjan Sobczak. Thank you.
pomagać. No chyba tak. Sędzia główny spotkania. To jak wyjedziecie to załącza 6 minut do regularnego czasu gry. 6 klubów. Ale wychodzicie wycieczkę. Wiem, że na otwarcie to jest chyba. No tak. Polacy i... To jest zawsze. Nie to, co tak mówi. Ale na widzewie, ale nie wiem. Nie wiem, jeszcze nic. Nie, doliczyłem. No, tylko nie widziałem. Teraz musisz!
Czy mam notatkarkę?